Nie kocham mojego syna to intrygujący i zarazem kontrowersyjny tytuł dramatu, który przygląda się kwestii przemocy. Jako pierwszy spektakl został wystawiony w kameralnej domowej przestrzeni nowo powstałego teatru Nowe Formy. Twórców tego miejsca, grupę przyjaciół, aktorów, reżyserów postanowiliśmy zapytać o ideę, jaka przyświecała im tworząc to wyjątkowe miejsce. On cię i tak nie słucha. Zamknij się. Naprawdę wyrzuciłaś jego plecak na śmieci? W szkole się z niego śmieją się, znęcają się nad nim. Zamknij się! Znajdujemy się w niezwykłym miejscu, czyli Teatr Nowe Formy. Nowy teatr na mapie Warszawy. Miejsce, które łączy w sobie przestrzeń sztuki, psychoterapii, treningu uważności. I w ogóle jak tutaj wchodzimy, to wchodzimy tutaj bez butów. Tak, jesteśmy pierwszym w Europie teatrem, które tę terapię uważności, Porozumienie bez przemocy i teorię integralną właśnie łączy z przestrzenią sztuki. Prowadzimy tutaj również integralne studium aktorskie. Mamy swoich uczniów, których przygotowujemy do tego zawodu. No a dodatkowo przestrzeń jest na tyle domowa, mała i kameralna. Postanowiliśmy właściwie połowę teatru oddzielić i obowiązuje u nas strefa bez butów. I na publiczności faktycznie spotykamy się z tym, że siedzimy na pięknych dywanach, poduszkach medytacyjnych. I jest to też kwestia szacunku do tej wyjątkowej sceny, bo ona w latach 80. Mieściła się tutaj piwnica na Wójtowskiej. Występowało tutaj mnóstwo wspaniałych artystów i my w ten sposób łączymy przyjemne z pożytecznym. My jesteśmy po 3 miesiącach też grubego remontu tutaj, więc to oswajanie tego domu było trudne oczywiście, ale jak pojawiły się te pierwsze efekty, jak położyliśmy te wykładziny, jak zdjęliśmy buty, jak tutaj nagrzaliśmy, jak zainstalowaliśmy kominek i jak napiliśmy się ciepłej herbaty wspólnie, to widzieliśmy, że chcemy zapraszać widzów. Atmosfera taka domowa, ona jest wynikiem tego, że my to wszystko naprawdę postawiliśmy własnymi rękami. Każdy gwóźdź, każda ściana pomalowana, każda kafelka, cokolwiek. No rzeczywiście dokonaliśmy tego własnymi łapkami. Samodzielnie kładliśmy tutaj te deski z racji tego, że mieliśmy po prostu ograniczony budżet. Aktorzy zarabiają dużo mniej niż to się powszechnie uważa. I przy pomocy prawie 60 wolontariuszy, prawie 60 osób pomogło nam tutaj stworzyć teatr Nowe Formy, za co im serdecznie, bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkie idee Fundacji Nowe Formy, która założyła ten teatr i artystów, którzy tutaj z nami współpracują, no rozpoczęły się od naszych nie do końca dobrych doświadczeń, zarówno w szkołach teatralnych, jak i w teatrach, które są wciąż pełne przemocy, moim zdaniem potrzebują gruntownej reformy. I postanowiliśmy stworzyć swoją scenę, która jest w pełni zgodna z naszymi ideami i jesteśmy najszczęśliwszymi ludźmi pod słońcem. Idea naszego teatru jest taka, że chcemy rozmawiać o rzeczach ważnych, o rzeczach istotnych, być takim papierkiem lakmusowym do tego, żeby z bezpiecznej przestrzeni, do swojej bezpiecznej przestrzeni przenieść jakąś myśl, jakąś ideę. My po spektaklu, każdym spektaklu, kończymy spektakl wspólną medytacją i nie chowamy się po garderobach, bo tu nie ma gdzie się schować. Znaczy, my wychodzimy do widzów i wspólnie rozmawiamy i tutaj bardzo dużo czasu przebywamy. Jesteście po premierze w spektaklu Nie kocham mojego syna. Gracie małżeństwo, które wychowuje 10-letniego Antka. No i tutaj jeden przedmiot, różowy plecak z kucykiem z ulubionej kreskówki powoduje efekt domina, który rzutuje także na relacje między wami. Plecak jest tylko pretekstem. Dzieje się bardzo istotna rzecz, bardzo trudna rzecz. Chłopak jest ofiarą przemocy w szkole i szykanowania, ale ja mam wrażenie z perspektywy i aktorki, i człowieka, który zastanawia się nad tym problemem, że wszystko mogłoby się zupełnie inaczej potoczyć, gdyby tylko pomiędzy rodzicami była komunikacja. No, faktycznie, no my się jako dorośli ludzie nauczyliśmy, że się różnimy od siebie i ta komunikacja idzie nam fatalnie często, ale wiemy, że się różnimy. A co się dzieje, kiedy jest malutkie dziecko i dwójka rodziców? Jakiś malutki system, gdzie każdy chce dobrze. No. Kwestia związana z pogłębiającym się kryzysem psychicznym młodego pokolenia, jak i również kwestia samobójstw wśród nastolatków. Tych prób samobójczych rokrocznie jest coraz więcej. Jest tak bardzo aktualnym i potrzebnym tematem i stąd właśnie Nie kocham mojego syna. Na podstawie The Little Pony, Paco Bezerra, w mojej reżyserii występuje Magda Wojtacha, Radosław Jamrosz i gość specjalny. Zapraszam, bo jest to przedstawienie, które moim zdaniem powinien zobaczyć absolutnie każdy rodzic w tym kraju. Najważniejsze, żeby zaszła w nas wewnętrzna transformacja, jak to pada w tekście dramatu.
mam wrażenie, że może dać przyczynek do tego, żebyśmy się zastanowili, jak my na co dzień reagujemy na przejawy przemocy wobec drugiego człowieka, który jest w jakiś sposób inny. Dlaczego musiałam urodzić właśnie takie dziecko? Dlaczego właśnie to jest mój syn? Daniel, czy to znaczy, że ja nie kocham? Nie kocham mojego syna. Nie kocham mojego syna. Nie kocham mojego syna. Serdecznie polecam wam zajrzeć do teatru Nowe Formy, bo tam po prostu każdy może poczuć się bezpiecznie. A kolejny premierowy odcinek programu Redakcja wraca do was za 2 tygodnie, w piątek 24 listopada o godzinie 17:00. Bądźcie z nami oczywiście w telewizji Red Carpet. Do zobaczenia.